Cześć, witajcie na moim kanale ponownie. Z tej strony Kaśka i dzisiaj przychodzę do Was z moimi pracami, które chciałabym Wam pokazać. I chciałabym zacząć od trzech kartek wielkanocnych. Zrobiłam troszkę więcej, ale już ich nie mam, więc zostały te trzy póki co. Pierwszą to jest taki tag, który zrobiłam. Taki w stylu bardziej vintage, bardzo stary tag. Tutaj ten element taki ten wycięty. To są takie bardzo stare elementy, które już miałam chyba 10 lat i znalazłam je i stwierdziłam, że fajnie będzie można wykorzystać. Jajeczka z Teddy'ego, które ostatnio kupiłam i koronka też, którą taka elastyczna, którą kupiłam w Teddy'im. Natomiast te papiery, one są, to są takie, wiecie, ścinki wykorzystuję, które gdzieś tam kiedyś zostają, więc nawet nie wiem, jakie to są papiery. I dziurkacz brzegowy. Taki z serduszkiem, taka koronka jakby. Też, który już dosyć długi czas już mam. Także powstał taki tak, z tyłu jest też oklejony. To jest pierwszy projekt. I dwie kartki takie z zajączkami. To są takie drewniane zajączki, które kupiłam też w Teddy'im. Żałuję, że nie kupiłam ich więcej, kupiłam tylko dwa. I te zajączki, one były w takim kolorze drewna. Ja pomalowałam je tymi farbami. To są farby z sklepu Action. Różowa i taka seledynowa. Przepięknie malują te farby. Naprawdę jestem zadowolona. Także kolory wyszły bardzo ładne. Jedna rzecz jest taka w stylu bardziej vintage. Wyszła z tym tłem tutaj takim, tymi dyskami. Troszkę sisalu. Tutaj jest wykrojnik. I to jest wykrojone tutaj, nie wiem czy widać. Ta taka falbaneczka. To jest wykrojone z papieru kalkowego. Także jest to bardzo delikatny element. I druga jest taka bardziej pastelowa. Też już wykrojnik takiej serwetki, który bardzo długo mam. Wykorzystałam kilka kwiatków. Zresztą wszystkie kwiatki takie papierowe to są, będą kwiatki, w moich pracach póki co to będą kwiatki ze sklepu Action, bo ja nie miałam do tej pory kwiatków, nie kupowałam nigdy. Dopiero teraz zaczynam jakby zabawę z kwiatkami. Także nie będę, one są wszystkie z Action. I papiery też jakieś takie wykorzystałam, ścinki, podobały mi się kolory takie pastelowe, pasujące do takiej kartki wielkanocnej. Także to są trzy wielkanocne karteczki, które zrobiłam. Teraz pokażę Wam takie dwie bardzo proste kartki. To są takie kartki składane na trzy. Ja bardzo lubię takie proste, przejrzyste kartki czasami zrobić. One są bardzo szybkie. W tych kartkach wykorzystałam dziurkacze brzegowe i taki tutaj wykrojniki. Też mam taki zestaw, wiecie, tych kształtów w różnych rozmiarach, więc one bardzo fajnie tutaj zagrały. I troszkę wstążeczki i one się otwierają, te karteczki. Tutaj jest oklejone papierem. Też jakaś już naprawdę starsza kolekcja. I one się rozkładają na trzy. Także takie karteczki, bardzo proste, tak jak mówię. Aha, tutaj wykorzystałam papiery takie z takim foliowaniem, jakby, nie wiem jak to się mówi po polsku też za bardzo. Takie to jest świecące i to jest papier z kolekcji, to kupiłam w Teddy'im. To jest właściwie kolekcja zimowa, bo ona ma tutaj też takie strony, o widzicie, z płatkami, ze śnieżynkami, ale ona jest, to jest tylko jedyna kartka ze śnieżynkami. Ona ma tutaj, ta kolekcja, takie widzicie, elementy geometryczne, tutaj tak jakby takie światła. Bardzo ładna jest ta kolekcja. Także to jest z Teddy'ego. Te papiery. Także takie dwie karteczki, bardzo proste. A następnie jest kilka kartek z ślubnych, które chciałabym Wam pokazać. A pierwsza w formacie kwadratowym, a użyłam tutaj
tej tekturki, nie tekturki, tej ramki drewnianej, to jest ze sklepu, a chyba ten sklep się nazywa, czekajcie, adasiowe.pl, tu gdzieś miałam, ale, aha, tak, adasiowe.pl, tak, to są takie, kupiłam kilka takich ramek. Kwiatki, tak jak mówiłam, z sklepu Action i też dziurkacz, wykorzystałam też ten, który już miałam, na takiej miętowej bazie. Może kolorystyka tych moich ślubnych kartek nie jest taka typowa, wiecie, biała, kremowa, ale ja lubię takie, czasami takie inne zrobić coś. Tutaj zrobiłam trzy, powiedzmy, taki pomysł ten sam. Czekajcie, odłożę sobie to na razie. Pomysł ten sam, ale oczywiście różne papiery wykorzystałam w różnej kolorystyce. To jest format nie DL, to jest, bo ja robię te podłużne kartki. One są 9 cm na 21. One są takie bardzo szczuplutkie. To się nazywa, to jest ten rozmiar amerykański slimline, coś takiego. Nie wiem, tak zawsze robiłam takie i nie wiem, tak mi zostało. Może, bo nie wiem, jakie jest to DL-ka, jest chyba 10 na 20 albo 10 na 21. Też nawet nie wiem dokładnie, ale ja robię takie, więc one są takie szczuplutkie. Tutaj wykorzystałam do nich wykrojnik, który mam. To jest też zestaw wykrojników w różnych rozmiarach, takie kwadraty z taką koronką z brzegu. I tutaj jest też ten motylek wycięty z wykrojnika. To jest taki ażurowy też motylek. To jest ten wykrojnik. I tutaj jest, oczywiście są te czułka takie do tego, ale ja nie lubię strasznie tych czułek, więc ich nigdy nie zakładam. To jest z firmy Memory Box. Też bardzo stary wykrojnik, który miałam, więc wykorzystałam. Także takie trzy karteczki ślubne. I ostatnia ślubna to jest taka, może bardziej w typowych kolorach ślubnych, taka bardzo jasna. Do tej kartki wykorzystałam tą kolekcję beż. Zaraz, no wiecie, ze Scrap & Me. To jest taka firma. Więc tą kolekcję, tutaj ten element z motylkiem też jest, to jest element taki, który wycięłam z tej kolekcji. Kilka listków, jeden duży kwiat. Tutaj sobie wszystko, wiecie, przyciemniłam tuszem Distress. I do tego chyba użyłam, z tego co pamiętam, ten Frayed Burlap, ten kolor. I taka wstążeczka z organzy i kilka perełek. Aha, i tu pod spodem jest taka, wiecie, ta zwykła serwetka pod ciacho. Więc to jest taka ostatnia ślubna kartka, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. I kartki takie urodzinowe na każdą okazję. Pierwsza jest też taka, no, nazwijmy je DL-ki. I do tej kartki wykorzystałam tą kolekcję. O, tutaj mam nawet tą okładkę z Lemon Craft. Ona się nazywa Watercolor Line chyba. Piękna kolekcja, więc ją wykorzystałam. Z tej kolekcji są wycięte kwiatki, motylki. Tutaj ta kartka bazowa. I też tutaj ten napis. Najpiękniejsze życzenia. Także cała kartka jest z tej kolekcji. I kilka perełek, i myślę, że wyszła bardzo, bardzo fajnie. Następna kartka jest kartką urodzinową, też w formie takiej DL. I do niej wykorzystałam, ona jest taka, tutaj z tym pęknięciem. Gdzieś widziałam taki filmik, właśnie jedna z youtuberek naszych polskich, ale nie pamiętam, która. Właśnie robiła taką kartkę i strasznie mi się spodobało, więc zrobiłam też na tej samej zasadzie. I do tej kartki wykorzystałam tą kolekcję z Action, tą A4. Także to jest ta kolekcja do tego. Też jeden większy kwiat. Dodałam tutaj ten sznureczek taki z tych takich, nie wiem, perełek, czy jak to się nazywa. I oczywiście tutaj to jest ta ramka drewniana też ze sklepu adasiowe.pl.
kilka motylków. Tutaj dodałam troszkę brokatu do tego motylka. I taka karteczka. Następna jest karteczka taka dosyć w małym formacie. To jest taka A6 chyba, to jest format. Ta kartka bardzo mi się podoba ze względu na tutaj tą część z tego wykrojnika, który ja kupiłam, pokazywałam Wam w holu ostatnim. Ja kupiłam ten wykrojnik przez Amazon. I ten wykrojnik po prostu bardzo mi się podoba i ja tutaj jest papier kraftowy, bardzo mi się podoba właśnie na tym papierze kraftowym. Ona też jest taka w stylu może bardziej vintage właśnie w tych kolorach. Tutaj pod spodem widzicie, to jest tak jakby, jak to się nazywa, ta serwetka, ale to nie jest serwetka, to jest wykrojnik, taki rogowy, wiecie, ten. I ja po prostu wycięłam dwa i je położyłam jakby naprzeciw siebie i powstała mi taka jakby taka podstawa jakby i to wygląda jak koronka i na to wycięłam tylko kółeczko i kilka kwiatków, listki też są wycięte z krojników ze sklepu Action i taki wiecie, zwykły sznurek tutaj, ona się tutaj, no ten papier pod spodem jest bardzo stary i on się jest tutaj, ma taki embossing, widać to troszkę. Także taka karteczka powstała. I ostatnią kartką, którą chciałam Wam pokazać, to jest ta w takim troszeczkę większym formacie karteczka. I tutaj jest zwykły papier taki w kolorze lila, na którym nastemplowałam, słuchajcie, Versamark, takie motylki, które miałam też bardzo stare. I wiecie, no, zostawiłam je po prostu samym stemplem, nie zasypywałam ich niczym, bo chciałam taki mieć efekt tego znaku wodnego. Więc tak to wyszło. I następnie tutaj brzegi też, znaczy posmarowałam klejem i posypałam po prostu, wiecie, tym brokatem. I taki powstał ładny brzeg. Wykorzystałam ten nowy dziurkacz brzegowy, który sobie kupiłam też przez Amazon. Z takim kwiatuszkiem. Pod spodem jest kawałeczek koronki. I tutaj wykrojnik, taka serwetka mała. Wykrojnik jest też ze sklepu Action. To jest taki zestaw. Też pokazywałam go w holu. Także wykorzystałam już. Na to pod tym jest papier. To kółeczko z papieru i motylek jest jakiś z arkusza, który już mam też bardzo dużo lat. Także nie wiem skąd motylek tak naprawdę jest, bo mam jakieś jeszcze ścinki tylko tego arkusza. I perełka. I myślę, że też jest taka bardziej taka delikatna ta kartka, ale wydaje mi się, że wyszła bardzo, bardzo fajnie. I to by było na tyle na dzisiaj. Co Wam chciałam pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje projekty. Mam w planie nagrać filmik typu taki tutorial, ponieważ już sobie przygotowałam wszystkie potrzebne rzeczy do wykonania następnej kartki. Także planuję w najbliższych dniach nagrać taki filmik. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ponieważ nigdy takiego filmiku nie kręciłam. To jest mój drugi filmik, także no nie wiem jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę z tym od strony technicznej i w ogóle. Także zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału i do mojego następnego filmiku. Pa, pa!